Szanowni Państwo, społeczność naszej uczelni, jest rok, w którym obchodzimy 150-lecie utworzenia Wyższej Szkoły Rolniczej imieniem Haliny. Na wstępie chciałem podziękować rektorowi, że znalazł w tym trudnym okresie kilka momentów, w których mogę powiedzieć coś o naszym patronie, naszym Augustie Hrabie Czeszkowskim. Myślę, że niewiele uczelni jest, które mogą się poszczycić takim patronem. Ja w tych kilku zdaniach nie mam zamiaru ani nie mam możliwości, żeby popełnić informacje o Augustie Hrabie Czeszkowskim. Dotknę tylko trzech problemów. August Hrabia Czeszkowski jako filozof, naukowiec, August Hrabia Czeszkowski jako zwolennik pracy organicznikowskiej, a przede wszystkim August Hrabia Czeszkowski jako mecenas sztuki, mecenas ludzi, którzy tworzą poezję i filantrop. Po pierwsze, August Hrabia Czeszkowski jako filozof w okresie XIX wieku wiadomo było, jakie tworzyły się trendy. Wykształcony na filozofii Hegla, absolutnie ją nie rozumiał, ale była podstawą do utworzenia wielkiego dzieła. Dzieła, którego nazwał Ojcze Nasz. Nie będę wnikał w szczegóły, trudna pozycja, ale tak naprawdę to można sformułować jedną tezą. Bóg, honor, ojczyzna. Tak można jednym, trzema słowami powiedzieć o tej książce, o tej prawie 1000 stron monografii. Druga sprawa dotyczy organicznikowskiej pracy. Na przełomie 1853 roku utworzył Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które do dziś funkcjonuje i pięknym budynkiem się mieni przy ulicy Marcinkowskiego w Poznaniu. Kilka lat później utworzył właśnie tę naszą alma mater 150 lat temu Wyższą Szkołę imienia Haliny w Luboniu. Dzisiaj, wtedy to było Żabikowo, a dzisiaj Żabikowo jest dzielnicą Lubonia. W szkole tej uczyła się młodzież w języku polskim, to po pierwsze. Przede wszystkim uczyła się młodzież, która pochodziła z ziemiańskich rodzin wszystkich zaborów. Oprócz nauczycieli z wszystkich zaborów, chętnych do nauki w zawodzie rolnictwa, rolniczych, też był folwark, w którym co robiono? Oceniano odmiany, wdrażano nowoczesne technologie. Kiedy doszło do momentu, że ta szkoła naprawdę zaistniała nie tylko w zaborze pruskim, to dekret przyszedł z Berlina. Likwidujemy szkołę poprzez zakaz wstępu do tej szkoły ludzi spoza zaboru pruskiego. A zatem kilka lat funkcjonująca szkoła zaistniała na naszym rynku, w Polsce, w Poznaniu. Nauczyciele, naukowcy, którzy kilkadziesiąt lat później tworzyli Uniwersytet Poznański w 1919 roku. Na przykład Józef Rivoli, Au. To są nazwiska, które jeszcze przeżyły i tworzyły Poznański Uniwersytet. Ponadto trzeci element, mecenas, filantrop. U siebie w Wierzenicy przyjmował poetów, takich jak Zygmunt Krasiński. Wspierał też Norwida finansowo w tych trudnych okresach. A na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, i my jako uczelnia możemy się z tego powodu bardzo chełpić,
bo w swoim testamencie przeznaczył stosowną pulę pieniędzy na wybudowanie, utworzenie i my dzisiaj mówimy co? Kolegium Cieszkowskich. A zatem w momencie, kiedy dotknąłem kilku problemów, wiadomo, że to jest tylko zasygnalizowana postać Augusta hrabiego Cieszkowskiego. Informacje o tych rzeczach i o innych można zobaczyć na wirtualnym blogu, który będzie zamieszczony przy naszych wystąpieniach. Jest to zbiór różnych zdjęć, różnych rycin. Dokumenty, które tam stanowią, to są dokumenty zebrane przez kilkadziesiąt lat ludzi związanych z Towarzystwem Kulturalno-Oświatowym w Luboniu imienia Augusta hrabiego Cieszkowskiego, a przede wszystkim dziś opracowanym przez Repozytorium Historii Lubonia. I na tę stronę Państwa zapraszam. Dziękuję za uwagę.